Cześć, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jacon i Burzyk, cześć. Sprawdzimy dla Was set gamingowy, który tak naprawdę nie jest setem gamingowym, bo jest sprzedawany oddzielnie. A co to jest? Klawiaturka gamingowa HyperX Alloy Origins 60, typu 60%. No i myszka gamingowa HyperX Pulse Fire Haste. Nie da się tego połączyć w set, bo są tak długie nazwy, że jakbym miał to wymówić, o ja. Szybko powiemy, co znalazło się w środku obydwu pudełek. Jeśli chodzi o klawiaturkę, no to wiadomo, że znalazła się tam klawiaturka nasza typu 60%, dodatkowo przewód USB, USB typu C o długości 1,80 m, no i jeszcze wymienna spacja i escape wraz z kluczykiem do wyjmowania klawiszy. Tu taka ta spacja jest taka wzorzysta, no nie każdemu się spodoba, prawdę powiedziawszy. Mi osobiście, ja bym jej nie zmienił, ale klawisz Escape na logo HyperX'a jak najbardziej. Jeśli zaś chodzi o myszkę, no to wiadomo, że znalazł się tam gryzoń, wszelka papierologia, no i naklejane gripy, jeśli chcielibyśmy sobie poprawić chwyt myszki. Natomiast ja uważam, że nie są potrzebne, bo myszka naprawdę trzyma się bardzo fajnie w ręku, nie ślizga się, ręka się na niej nie poci, tak więc ktoś może nakleić, a nie musi. Zanim przejdziemy do wyglądu zewnętrznego, wspomnijmy troszeczkę o specyfikacji. Znowu zaczniemy od klawiaturki. 442 mm na 132 na 36 mm, jeśli chodzi o wymiary tej klawiatury, natomiast waga to nieco ponad kilogram, bo 1075 gramów. A dlaczego jest taka ciężka? Bo korpus jest wykonany z aluminium lotniczego. Mhm. Pierwszy raz się z tym spotykam, ale naprawdę, jeśli się ją podniesie, to jest czuć, bardzo ciężka. To czuć, że ta klawiatura swoje waży, mimo iż jest to najmniejsza klawiatura, jaką miałem, bo ostatnia nieco większa od tej klawiatury to była klawiatura Motecoma typu 65%, tak więc ta 60 to jest najmniejsza, z jaką ja osobiście się spotykam. Ale naprawdę jest wykonana prima sort, nie mam się do niczego, nie mogę się absolutnie do niczego przyczepić. Wspominałem, że kabelek ma 1,80 m, jest oczywiście odłączany od klawiaturki. Przełączniki, jakie się tu znalazły, no to są, są to przełączniki robione przez HyperX'a, HyperX Red w naszym przypadku, o sile aktywacji 45 gramów, skok klawisza 1,8 mm, natomiast całkowity skok klawisza to 3,8 mm. Żywotność kliknięć według HyperX'a do 80 milionów. Oczywiście jest to klawiaturka zgodna z Windowsami, z PlayStation, z Xboxem. Mamy tu oczywiście wszelkie informacje na froncie, pudełka z tym związane. Pełny NK rollover, pełny anti-ghosting. Trzy profile, które może zapamiętać sama klawiaturka. Oczywiście mamy do niej oprogramowanie. Tak samo mamy oprogramowanie do myszki. To pokażę Wam troszeczkę później, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to oprogramowanie wygląda. Teraz przejdźmy sobie do naszej myszki Haste. Tu mamy kabelek przewodowy o długości 1,80 m, to już sprawdzaliśmy na Twojej rozpiętości ramion. 6 przycisków programowalnych, 60 milionów kliknięć. Jeśli chodzi o czujnik optyczny, jaki się tu znalazł, to PixArt 3335. Tak więc uważam, że nie można się do niczego doczepić, bo naprawdę ja grałem na niej w CS-a, pracowałem na niej praktycznie codziennie, nie mogę się absolutnie do tego przyczepić, nie miałem żadnych problemów z tym czujnikiem, myszka się nie gubiła, absolutnie nic się z nią nie działo. No teraz żyjemy w takich czasach, że te myszki mają takie te sensory optyczne, że nie ma się absolutnie do czego przyczepić. To prawda. Maksymalna rozdzielczość 16000 dpi, maksymalna szybkość 450 ips, maksymalne przyspieszenie 40G, próbkowanie 1000 Hz. Właśnie, to co warto powiedzieć, to, że HyperX chwali się tym przewodem. Przewód HyperX Flex USB, czyli taki bardzo, bardzo giętki i naprawdę muszę przyznać, że pierwszy raz się spotykam z takim przewodem. U mnie w tym momencie, jak widzieliście nawet na społeczności, jak wrzucałem zdjęcie z montowania tonsila, gdzieś tam miałem wszystko na ziemi to ściśnięte, bo nie miałem jeszcze biurka. To wszystko, tak, ten kabelek absolutnie w niczym nie przeszkadzał, on się nie zawadzał, bardzo fajnie się układał, nawet na podłodze. No i oczywiście mamy myszkę wykonaną w
no to już powiedziałbym, że jest powszechne, jeśli chodzi o te myszki, bo czy Genesisa, czy ostatnio mieliśmy, jaka to była firma ta biała myszka? Corsair. Nie, to było... Cooler Master. Cooler Master. No to one wszystkie w tych właśnie plastrach miodu są wykonane, żeby obniżyć im wagę. Ta myszka waży 59 gramów, no jest bardzo leciutka, nie mamy tu dodatkowych obciążników, żebyśmy sobie mogli to zwiększyć, a jej wymiary to 67 na 124 na 38 mm. Jeśli chodzi o wygląd i o funkcję, to co możemy zrobić z trybu klawiatury i z myszki, postaramy się omówić dość szybko, żeby nie przedłużać mega tego testu, bo nasze testy gamingowe i tak trwają 15 minut i jest to jeden sprzęt, w tym przypadku mamy dwa sprzęty i nie chcę tego aż tak bardzo przedłużać. Wspominałem, że oczywiście klawiaturka swoje waży, mimo że jest to typ 60% wykonana z tego aluminium lotniczego, na spacji mamy tu logo HyperX-a, tak więc uważam, że ten Escape z logiem HyperX-a będzie tu naprawdę bardzo fajnie pasował. Świetne podświetlenie, nie mogę się do tego przyczepić, bo również za dnia wszystko widać, a nocą to już w ogóle jest bajka. Powiedziałbym, że na poziomie klawiaturki Asusa, którą niedawno testowaliśmy, ona kosztowała 800 zł, chyba 800. No to naprawdę duży plusik dla HyperX-a za to. No i dodatkowo mamy trzystopniowe ustawienie klawiatury, dwustopniowe nóżki, bo jeśli zrobimy sobie tak, to mamy klawiaturkę pod kątem 3 stopni, potem mamy 6 stopni, no i 11. I każda z nóżek ma swoją własną gumowaną tak, naklejkę, dzięki czemu nie będzie się ślizgała. Bardzo duży plus, zresztą to jest naprawdę bardzo solidnie wykonane. To prawda. Na górze klawiaturki znalazło się gniazdo USB typu C, oczywiście do tego, żebyśmy mogli sobie wpiąć nasz kabel. No, na pozostałych krawędziach nie znalazło się nic. Oczywiście większość rzeczy możemy zrobić z trybu klawiaturki, bo czy przeskakiwać między podświetleniem, czy przeskakiwać między profilami, możemy to oczywiście za pomocą FN-a i opisanych klawiszy. Na początku naprawdę bardzo ciężko się do niej przyzwyczaić. O, to wiem też o tym, jak dzisiaj pograłem troszeczkę. Nie mogę absolutnie się, nawet nie potrafiłem jednego zdania napisać bez błędu. Te przyciski są jakoś tak poukładane, że w nic nie trafiałem. No jest ściśnięta jak najbardziej. W nic nie trafiałem. Ale to kwestia oczywiście przyzwyczajenia. Tak jest. Ja dość szybko udało mi się znaleźć z nią wspólny język, że tak powiem. Jedyne co do tej pory mi doskwiera to, że jeśli chciałbym sobie gdzieś tu operować strzałkami, no to muszę trzymać FN i przeskakiwać między klawiszami, tak. Bo to są właśnie strzałki. No tak, ten klawisz funkcyjny tutaj będzie bardzo często wykorzystywany, bo w zasadzie 3/4 klawiatury, 3/4 przycisków na klawiaturze ma swoją drugą funkcję. Dokładnie. No oczywiście możemy sobie to też rozprogramować poprzez oprogramowanie, ale jeśli ktoś by nie chciał tego instalować, tylko wpiął klawiaturkę i bezpośrednio oczywiście z tego już na niej chciałby pracować, to jest w stanie. Uważam, że jeśli chodzi o wygląd, no to by było. No tak, jeszcze możemy powiedzieć tylko tyle, że są dwa dość szerokie shifty, płaski enter. Tak, układ klawiatury US. Tak, no i spoko.
taki. Jest... Bardzo, bardzo dobrze wykonana, bo fajny ma bardzo ten skok i... Jest dość cicha. Przyjemny dokładnie tak dźwięk, mimo że jest to pełny mechanik, no to nie jest najgłośniejszy. Oczywiście tutaj często pojawiają się komentarze, że ktoś kupuje mechanika i przeszkadza mu głośny klik. No tak, bo niektórzy chcą precyzyjny skok, ale niekoniecznie głośny klik, więc po to są różne rodzaje przycisków, żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie. I podejrzewam, że ta klawiatura również z innymi przyciskami jest dostępna. Tak, mamy trzy możliwości. Poczekaj, pozwolę sobie otworzyć jej specyfikację, bo naprawdę nie pamiętam już. Mamy tak, czerwone, aqua i blue. Aqua i blue. W zasadzie uważam, że aqua i blue to jest... Może aqua jakiś taki, wiesz, morski, nie wiem. Nie jesteśmy specjalistami od kolorów, nie będziemy się tutaj wypowiadać, natomiast na pewno różnią się głośnością i siłą nacisku tak, to do prawda, aktywacji przycisku. To prawda. No, ja bym powiedział, że to jest kolor saledynowy, aniżeli aqua, ale... No, taki morski. Kolor morski, niebieski i czerwony. Chwila przyjemności dla uszu. No mega przyjemny. Aczkolwiek ta klawiatura jest zdecydowanie nie dla każdego. Ma tak wysoki profil, że położenie tu nadgarstków no od razu wywinduje je mocno do góry. Nie ma żadnej podstawki w zestawie, jak rozumiem. Więc no trzeba się liczyć z cieśnią nadgarstka ewentualną. Ale to jest właśnie taka charakterystyka tych małych klawiatur. Ja wiem, oczywiście. To kupują ludzie świadomi i chcący dokładnie takiego urządzenia i jeśli chodzi o jakość wykonania, to jest absolutna rewelacja. Tutaj nawet fajnie to wszystko od spodu jest zaokrąglone, dzięki czemu nic tutaj nie drapie, nie kuje, nie niszczy, no matowe, aczkolwiek trochę odcisków palców zbiera, ale to jest od spodu, więc tam za często nie będziemy zaglądać. No i bardzo się nie kurzy, tak więc plusik za to, bo jest to chyba tak. Jedna z najlepiej utrzymanych przeze mnie klawiatur, mimo iż nawet do testów jej nie czyściłem. No, to wielki szacun za to. No, jeśli chodzi o myszkę, no to bym powiedział, że widzieliście już na naszym kanale takie myszki. Tak jak wspominaliśmy, były to Cooler Mastery, były to Genesisy. No, myszka w tym formacie plastra miodu, bardzo leciutka, z delikatnym logiem HyperX-a na boku, 6 przycisków funkcyjnych, przycisk na górze obok rolki do zmiany DPI. Nawet te programowalne DPI bez instalacji oprogramowania udało mi się znaleźć optymalne dla mnie, żebym się w nim odnalazł. Ty chyba też, bo byłeś w stanie pograć trochę w CS-a i nie bardzo na to narzekałeś. Ślizgacze białe na spodzie. Plusik właśnie za ten kabelek, który jest jak sznurówka i absolutnie bardzo fajnie się układa. Szkoda, że nie ma zamiennych. Tak, szkoda, że nie ma zamiennych. A poczekaj, zaraz sprawdzimy, żeby potwierdzić. Są. A, no to teraz już wielkie szacunki. Jeszcze, no nie, no to super. To przedłuża żywotność myszki znacząco, bo pierwsze, co ulega degradacji w tego typu myszkach, to są zawsze ślizgacze. No przyciski, jak wytrzymają tyle kliknięć, no to raczej przeżyją ślizgacze, więc możliwe jest to, że dwa razy zużyjemy ślizgacze, zanim zaczną się zużywać przyciski. Tak rzadko używałem przycisku do zmiany DPI, że jeszcze naklejeczka tam została, bo tak jak mówię, wystarczyło 5 klików, zlokalizowanie swojego DPI i nie było potrzeby absolutnie nic zmieniać. Myszka totalnie symetryczna, poza tym, że ma przyciski pod prawym kciukiem, więc leworęczny gracz nie będzie miał tutaj przycisków, ale kształt idealnie symetryczny, dość mocno zgarbiona, ale ja taką konstrukcję akurat lubię. Taki przeciętny rozmiar, nie jest za mała, nie jest za duża, aczkolwiek raczej z tych małych, na pewno nie jest tam to duże Logitechy, które ja miałem jeszcze gamingowe. Ale wygodnie leży. Bardzo. Kółko przyjemne, dobrze wyczuwalne, chrobocze, milutko. Bardzo płytki taki skok wcisk, ciśnięcia kółka. No, przyciski są dość głośne jednak, to jest myszka gamingowa, więc myślę, że to nie będzie nikomu przeszkadzało. Ale precyzyjne. Ale precyzyjne, dokładnie tak. No i przycisk najcichszy to jest przycisk zmiany DPI. Spoko, jak z podświetleniem? No, ja ci powiem, że... Symboliczne jakieś jest, czy...? Jest symboliczne podświetlenie RGB. Ale jeśli chodzi o podświetlenie, jeśli mielibyśmy zestawiać klawiaturę z myszką, no to zdecydowanie wygra klawiaturka. No jest to... Ja osobiście widziałem ładniejsze myszki HyperX-a z serii Pulsefire. Konrad nam tu daje laptopa, żebyśmy mogli wam zaprezentować troszeczkę tego podświetlenia tak na żywo, bo oczywiście widzicie wszystko w przebitkach i z tym nie powinno być najmniejszego problemu. Delikatne podświetlenie roleczki, bardzo ładnie się prezentujące, takie oddychające, ono będzie się fajnie zmieniało.
No jeśli chodzi o wygląd, no to chyba nie ma co się bardziej nad tym rozpływać. Tak jak wspominałem, widziałem ładniejszą myszkę z serii właśnie Pulsefire, jeśli chodzi o HyperX-a, która bardziej wpadała w moje gusta, aczkolwiek na tej pracowało mi się nieźle. Jeśli chodzi o cenę tych sprzętów, no to klawiaturka w granicach 430 zł, myszka w granicach 200 zł. Tak więc jeśli chcielibyśmy skompletować taki secik, no to 630 zł. No to wcale nie są jakieś takie bardzo wygórowane ceny, bo mieliśmy klawiaturę, która jest droższa od tego zestawu, a nawet ze dwie takie klawiatury. A i myszka 200 zł za mysz gamingową, taką z ultralekką konstrukcją, to też nie jest jakaś wygórowana cena, bo tyle potrafią też kosztować Genesisy. To prawda. Także uważam, że HyperX tutaj cenowo naprawdę dobrze poszedł, a co równie ważne, te sprzęty naprawdę świetnie nadają się do gry, bo chociaż ja to już w ogóle przy myszce klawiaturze nie siedzę od nie wiem jak dawna, to czułem się na nich do grania, jak w domu, bo na klawiaturze pisać to był dramat. Ale do grania naprawdę bardzo przyjemnie, precyzyjnie, aczkolwiek ja uważam, że precyzyjniejsza była tutaj myszka jednak niż klawiatura. Na klawiaturze zdarzyło mi się, że nacisnąłem 3 przyciski, jeden z nich nie zaskoczył. Nie wiem czemu to było, może ja mam jakieś palce niedociśnięte już. Ale tak nie wzbudziła mojego pełnego zaufania, natomiast mysz jak najbardziej w 100% tak. Ty powiesz więcej o klawiaturze, bo ty na niej dużo więcej siedziałeś. Nie, no ja z klawiaturką, no oprócz, początkowych problemów, później jak najbardziej dobrze mi się na niej pracowało, nie miałem takich problemów jak ty w późniejszych etapach pracy, bo na początku faktycznie jak pisałem jedno słowo, to zrobiłem tyle literówek, że wciskałem przycisk kasowania dość często, żeby poprawić słowo, które chciałem wpisać, ale jeśli już miałem klawiaturkę Mode.com'a typu 65%, trochę większą od tej, jeśli chodzi o jakość pracy, no to bym powiedział, że jest podobnie, ale jeśli chodzi o jakość wykonania, tylko że tamta jest tańsza, bo kosztuje niespełna 300 zł, to jest dużo lepiej. To jest po prostu niebo a ziemia. Tamta jest plastikowa, tu mamy to wszystko wykonane z aluminium, prezentuje się fenomenalnie. No i samo podświetlenie też robi robotę. Jeśli ktoś jest fanem oczywiście RGB, takich kształtów podświetlenia typowo gamingowego, chciałby sobie budować jakiś taki set, który będzie mu delikatnie podświetlał stanowisko, no to zdecydowanie polecam. Tak sobie myślę, że ty testowałeś 60% i 65%, nie? Mhm. Ty jesteś taki człowiek typu 65% wzrostu. Miało być zabawne? No tak jakoś do ciebie trafiają akurat takie sprzęty, nie wiem czemu. Ty masz 65% do włosienia na głowie. O, to nie mam tyle. To raczej 35 zostało. Na ciele może jeszcze, ale na głowie nie mam. Ale nie mam sprzętu pod 65% obłosienia. Takie słuchawki musieliby stworzyć. No, 35%. 35% słuchawki dla burzyka. Tak. Tak. Stanonumeryczne. To wezmę. No dobrze, podsumuj. No co, ja uważam, że sprzęcik bardzo fajny, tylko klawiaturka mogłaby być dziebko tańsza, bo jeśli chodzi o myszkę, no to cena absolutnie standardowa w tym momencie. No ale jest dziebko tańsza, a mówisz, że za 300 i była dużo gorzej wykonana. No nie spełna 300 zł, bo tam 280 chyba na dzień dzisiejszy to kosztuje. Tak, oczywiście chciałbyś, żeby ta była ze 350. No to by była po prostu bajka. Bo oczywiście możemy sobie ściągać różne klawiaturki typu 65-60% z Chin, tańsze, troszeczkę gorzej wykonane, no ale będziemy musieli na nie czekać, a te po prostu mamy dostępne od ręki w polskiej dystrybucji, tylko że będziemy musieli troszkę więcej za nie zapłacić. Dla mnie to nie ma sensu, bo nie ma wymiar dla mnie sensu, ani nie ma numerycznej, ani nic, aczkolwiek jeśli są ludzie, którzy takiej szukają, to ta jest naprawdę super wykonane, tak jak mówisz, bardzo ładnie wygląda. Szybko można się przestawić, przyzwyczaić do braku klawiatury numerycznej. No, może do grania tak, ale do pracy to sobie nie wyobrażam. No to prawda. Zwłaszcza jeśli jesteś księgowym mafii. Słaba ta nasza mafia, tak teraz pomyślałem. I burzyk. No i klawiaturka HyperX Alloy Origin 60% i HyperX Pulsefire Haste, myszka gamingowa.